karabinem. Uczył się. Uczył się. Okej? Okay? Jak jesteś w Izraelu, to widzisz normalną rzecz, że idzie dziewczyna, ona ma 17 lat, rozumiesz? Karabin na plecach i zakupy na lufie. Poszło do sklepu kosmetycznego, było. Tak chodzą tam. Po prostu szok. Dzieci. Na polu walki. Taki Bóg jest. Taki jest Bóg. Nie przygotowuje ciebie latami do czegoś. Tak samo jak ci nie wypala, ludzie mówią, ale Pan nie wypala. Ja mówię, co ty tam czytasz? Ja niektórym ludziom to takie, jak dzwonią po doradztwo duchowe, to ja daję takie doradztwo, mówię, 6 miesięcy zakazu czytania Starego Testamentu. Zakaz, patrz, mówię. Jak chcesz, mnie posłuchaj. Jak nie, to nie, to sobie rób, co chcesz dalej, nie? Bo ty mi o wypalaniu gadasz, mówię cały czas, mówię, co tam czytasz? O wypalaniu. Metalurgiem jesteś? Mówię, Pan nikogo nie wypala! Pan może rozpalić ogień w człowieku, ale nikogo nie wypala. Bo tu nie ma co wypalać, bo duch jest odrodzony, cały, silny. Usprawiedliwiony, tak? A dusza to się nie nadaje do wypalania, bo ogień Boży przelatuje przez duszę, to by ją spalił i zniszczył. Rozumiesz? Ogień Boży to naszą duszę, to by po prostu zmiot z powierzchni ziemi. Nasze emocje, nasze myśli, wiesz, że dochodzi, są tak ulotne i słabe rzeczy, że się w głowie nie mieści. Co tu wypalać? Rozumiesz? Weź, wypal. Tak jak ja z Sarą na siłownię chodzę, czasami chodzi ze mną na siłownię, wiesz, i ona pod ciężar taki podnosi, ja mówię, Sara, nie ruszysz tego, to nie jest dla ciebie temat, mówię, wiesz. Ty weź, to nie tak. Chodzi o to, kochani, żebyśmy zrozumieli, że Bóg chce, abyśmy chodzili w Jego mocy i Bóg do nas mówi, ty możesz. Jedynym problemem to jest twoja otwartość na mnie. Dziecko moje, mówi Bóg, uwierz mi, że właśnie taki jestem, że ja widzę ciebie jako potężnego wojownika mojego. Ja ciebie nie widzę gdzieś jako osobę, która gdzieś się wlecze za wszystkimi. Dla mnie nie jesteś słabszy. Dla mnie nie jesteś głupszy. Dla mnie nie jesteś mniej namaszczony. Nie. Dla mnie masz taki sam potencjał, jak wszyscy ludzie na pierwszej linii ognia od początku stworzenia ziemi. Jesteś jak Gedeon, jak Debora, jak święty Paweł. Rozumiesz? Jesteś właśnie jak ci ludzie. Ty możesz tego nie czuć, ale uczucia to jest domena duszy. Wiecie, jak ja się podle czuję w różnych sytuacjach? Strasznie się podle czuję, jak głupoty mi się śnią po nocach. Moja żona ma prorocze sny, a ja mam głupie sny. Po prostu. Ni w gruszkę, ni w pietruszkę. Wstaję rano, to nie wiem, co mam zrobić. Czy przeprosić za te sny, czy się obmyć w krwi Jezusa, w ogóle nie wiem. Mówię, kurczę, ale mam zamęt. Czasami modlę się o ludzi i takie głupoty mi do głowy przychodzą. Rozumiesz? Tylko ja się nauczyłem jednej rzeczy, tak? Że Bóg jest w moim duchu, a nie w mojej duszy. On nie siedzi w moich myślach, On nie siedzi w moich emocjach. Ja przestałem dawno się zastanawiać nad tym, co ja czuję do kogoś, albo co ja myślę o kimś. Rozumiesz, o co chodzi? To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. To w ogóle nic nie znaczy. Nic nie znaczy. Nic. Nic to nie znaczy. Tak samo jak nie ma żadnego znaczenia, jak to wygląda. Rozumiesz, te rzeczy w ogóle nie mają żadnego znaczenia. Żadnego. Teraz jest na przykład bardzo dużo osób składa nam świadectwo o ingerencji aniołów w ich życiu. Wiecie? Ja zawsze mówię, wiesz, ingerencja anioła w życiu człowieka to nie jest żadna chluba. Anioła Bóg posyła do życia człowieka wtedy, kiedy człowiek jest na tyle przytępiony duchowo, że nie chce słuchać prostego głosu Boga. To trzeba anioła do niego posłać. Dlatego ja mówię, jak przyszedł do ciebie anioł, to wcale nie ciesz się za specjalnie, tylko weź od tego anioła, co tam ma do ciebie, potem przyjdź do Boga i powiedz, Panie, ja modlę się w imieniu Jezusa, żebym po prostu przyjmował twój prosty głos, tak? Bo widocznie jestem przytępiony jakiś, że trzeba do mnie aniołów posyłać. No i okazuje się, że do wielu ludzi dzisiaj Bóg posyła tych aniołów, ale to nie są aniołowie, którzy są jakimiś tam postaciami. To rzadkie jest, kiedy ludzie widzą jakąś postać. Przeważnie są to sytuacje, że pojawiają się dziwni ludzie w ich okolicznościach. Rozumiesz? W ich okolicy na przykład. Dam przykład. Stoi chłopak,
taki mój znajomy w aptece i z czymś tam się zmaga. I był taki wbity przez religię w taki nurt złego zrozumienia autorytetu. I on myślał, że on niewiele może i tak dalej, jak to wiele rzeczy zależy od Boga, że on tak naprawdę nie jest decydentny w różnych sytuacjach. I stoi przed nim facet, starszy facet i zaczyna mówić do tej aptekarki. Mówi do niej tak, a podchodzi, żeby kupić lekarstwa. Czy pani wie, kim jest generał? A ona mówi, ale nie wiem, o co panu w ogóle chodzi. I on, zanim kupił leki, ten facet, to powiedział jej coś o jakimś generale. Po czym? A ten chłopak, ten mój znajomy, już zaczął mówić, co to za historia w ogóle jest. I kupił leki też i wychodzi i ten sam facet czeka na niego i mówi, proszę pana, wracając do sprawy generała, i teraz do niego mówi, opowiem panu pewną historię. I opowiada mu historię o generale, kim jest w ogóle generał, jakie ma funkcje, rozumiesz? On opowiada mu o jakimś generale, który był mały, był małego wzrostu, który nic nie znaczy, ale był generałem. I kiedy on powiedział słowo, tak? To cała armia stała na baczność, w ogóle, wiesz. A im bardziej, to taki dziadek, wiesz, jakiś taki nieduży. I całą opowieść mu powiedział, wiemy, potem mówił, kłaniam się, dziękuję uprzejmie, poszedł. I ten, i słuchajcie, to jest szok. I on mówi tak, wyszedł i tu była wolna przestrzeń. I wyszedłem za nim z tej apteki i zniknął. Nie było, bo byłem w szoku. Wiesz, Bóg tak posyła aniołów, posyła do ludzi, kiedy człowiek jest przytępiony, kiedy nie chce tego Boga słuchać jak należy. Rozumiesz? Ale coraz więcej jest tego, dlaczego? Bo Bóg pobudza prostych ludzi, ludzi, którzy dali się zablokować. Ludzie, którzy przez całe życie mieli mentalność, ja jestem gorszy, ja to nie mogę, ja to najwyżej mogę przyjść do kościoła, posiedzieć, wysłuchać tego, co mówi pastor, przynieść swoją dziesięcinę, a potem przyjść za tydzień do kościoła. No i jak mi się uda, to powiedzieć sąsiadce, jak się zepnę dobrze, to powiedzieć sąsiadce, że ją Jezus kocha. Rozumiesz? Przepraszam bardzo. I Bóg przychodzi do ludzi i mówi tak, dziecko moje, ja mam inny plan dla twojego życia. Nieważne, ile masz lat. Nieważne, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą. Nieważne, jakie masz wykształcenie. Ale masz Bożego Ducha w sobie. Masz Boga mocy w tobie. Masz standard, który tylko On może spełnić. Tylko On. Nikt z nas nie może spełnić tego standardu. I On mówi się do ciebie. Chcę, żebyś usługiwał w mocy. Ja chcę, żebyś usługiwał w mocy. Ja tego chcę. Chcę, żebyście poznali właśnie tego Boga dzisiaj. Boga, który chce, abyś usługiwał w mocy. On nie chce ciebie dać do jakiegoś niszowego tematu. On nie chce, żebyś jakiegoś tam, wiecie, są takie teologie, ludzie mówią, wiesz, ja to jestem powołany tylko po to, żeby wiesz, jakieś tam garki zmywać, nie? To dobrze jest zmywać garki. Chwała Bogu Najwyższe. Rozumiecie? Filip też zaczynał od zmywania garki. Filip Ewangelista. Rozumiecie? On to też tak było. To był diakon jakiś tam, tak? Szczepan. Chłopak od karków. Chłopak zajmował się zawodowo karmieniem innych. Tak został, tak na co dzień tak robił, tak? Ale oprócz tego, że Szczepan, tak? Zmywał karki i karmił wdowy, tak? To on głosił w mocy Chrystusa. To on głosił w mocy Chrystusa. Tam ludzie, którzy myli garki, mieli objawienia pańskie. Tam ludzie zajmujący się myciem garków, tak? Przyprowadzali do Jezusa ludzi. Uzdrawiali chorych, wypędzali demony, szerzyli królestwo w mocy. A prywatnie, rozumiesz? Mieli taką relację z Bogiem, że sobie myli garki i modlili się, oddawali mu chwałę. Oni nie brali tego. Mam wielką służbę mycia garków. Prywatnie sobie możesz mieć garki, jako część twojej komory. Komora to dobra rzecz, możesz mieć za siebie mieć garki. Garki myjesz w ciele, rozumiesz? W duchu się modlisz, masz dobrze, tak? A to nie jest twoja służba. To jest część twojego życia, jak najbardziej, rób to. Trzeba sprzątać, trzeba robić te rzeczy, tak? Po prostu. Zresztą wszyscy powinniśmy robić, wszyscy powinniśmy dbać o te rzeczy, nie ma czegoś takiego.
Ja tu się śmieję, bo też jest w kościele służba porządkowa. Ja mówię, ale służba porządkowa to nie jest od tego, żeby mieć porządek po innych ludziach. Kurczę, no przepraszam. No. Trzeba trochę kultury osobistej. Tak? Chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, my nie jesteśmy ludźmi małymi. Masz sobie wielkiego Boga. I ten wielki Bóg ma dla ciebie wielki plan. I ty niekoniecznie musisz być ewangelistą na stadionie, ale możesz być ewangelistą u siebie na ulicy, możesz być ewangelistą w miejscu swojej pracy, możesz tam chodzić w mocy. Możesz w mocy działać. W mocy, tam gdzie jesteś. W szkole, w domu, w każdym miejscu. Możesz być człowiekiem mocy. Ja nie wierzę w coś takiego, że ta moc się będzie różniła od jakiejśkolwiek innej mocy. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Wiecie, dla mnie w Izraelu na przykład ważne jest to, że tam wszyscy są przeszkoleni. Tam jest obowiązkowa 3-letnia służba wojskowa dla mężczyzn i dla kobiet. Wszyscy mężczyźni, kobiety mają 3 lata wojska za sobą. Każdy człowiek w Izraelu to jest człowiek, który umie strzelać. Każda gospodyni domowa umie obsługiwać granatnik przeciwpancerny. Wiesz o co chodzi? Umie otwierać puszki, ale umie też rzucać granatami. Wiesz o co chodzi? Każda kobieta. To jest normalna sprawa. Każdy mężczyzna, każda kobieta to są żołnierze. A są również ojcami, matkami, żonami. Rozumiesz? Mężami. Normalni ludzie. Normalni ludzie. Ale jeżeli jest pospolite ruszenie, tak? To 100% Izraela staje. I ona wysiada ze swojego małego Mercedesa klasy A, tak? I przesiada się w czołg. Rozumiesz? Zdejmuje spódnicę, wrzuca leginsy, wsiada do czołgu, zakłada gogle, proszę ciebie, i wali w chłopaków z Panzerfaust. I tyle. Oni sobie dziś obchodzą szalą? Jakiś szabat? Coś tam robią, tak? A następnego dnia są w stanie stanąć do walki. To jedyny taki kraj. Nie ma drugiego takiego kraju. Nie ma. Ostatnio oglądałem program, jak człowiek, zresztą Polak z pochodzenia, taki dziadek po prostu, on wymyślił styl walki Krav Maga, którym się posługuje się armia Izraela. Dziadek taki, wiesz. To w ogóle o nim był taki cały program. O, taki... Spokojni ludzie, ale przez tych ludzi został uwolniony jeden z najsilniejszych stylów walki, jaki jest na świecie. Bóg temu Izraelowi daje wszystko. Wszystko im daje. Chociaż większość to nie wierzy w tego Boga w ogóle, to jest taka ma historia. Ale On im daje, dlaczego? Bo to obiecał kiedyś. I On ich wyposaża. Jak ja się przyglądam ten Izrael, to ja widzę Kościół. Widzę Kościół wyposażonych ludzi. Jesteś wyposażony. Wyposażony. Masz w swoim duchu potężny potencjał. Ty możesz dzisiaj robić to, co robisz. Chwała Bogu Najwyższemu, tak? Ale Bóg ma dla ciebie o wiele większy plan. Ma dla ciebie potężny plan. Potężny plan. I ten potężny plan to nie jest coś takiego, że o tobie będzie gdzieś tam bardzo słychać. W niebie będzie słychać o tobie. O to tutaj chodzi. W niebie będzie słychać o tobie. Rozumiesz? Aniołowie ci będą bić brawo. Ojciec będzie po prostu, wiesz, cały czas ci dopingował. Moja córka. Dlaczego? Bo on to włożył w ciebie. On powiedział, kto usługuje, niech usługuje w mocy. Kto usługuje, niech usługuje w mocy. Ale jaka jest tego podstawa? Jeśli kto mówi, niech mówi jak Boże Słowo. I od tego chciałbym, żebyśmy mogli zacząć wprowadzanie w praktykę tych rzeczy. Jeżeli ty chcesz być człowiekiem chodzącym realnie, uwalniającym Bożą moc, to musisz mówić tak, jak mówi Słowo. Tak, jak mówi Słowo. Musisz zacząć tak funkcjonować na co dzień. Jeśli kto mówi, niech mówi tak, jak mówi Słowo. Moja żona jest świadkiem, że my tak żyjemy i tak funkcjonujemy. Od 2001 roku staram się, dokładam wszelkich starań, żeby ustawicznie mówić tak, jak mówi Słowo. Głosić do ludzi, mówić do swojej rodziny, mówić sam do siebie. Dusza moja przesiąknięta jest informacją ze Słowa. Przesiąknięta jest informacją. Nigdy nikt nie usłyszał ode mnie, że jestem chory. Nigdy.
Nigdy. Ani diabeł, ani żaden inny człowiek, ani dusza moja. Dlaczego? Daję wam taki prosty przykład. Dlatego, że tak mówi Słowo. Jak Bóg powiedział, że jestem zdrowy, to jestem zdrowy. Rozumiecie? Jak Bóg powiedział, że jestem zdrowy, to jestem zdrowy. Jak Bóg powiedział, że jestem zaopatrzony, to jestem zaopatrzony. Jak Bóg powiedział, że jestem namaszczony, to jestem namaszczony. Nigdy, nigdy nie powiedziałem, że nie dam rady czegoś zrobić. Nigdy nie powiedziałem, że coś mi się nie uda. Przez to też nigdy się nie wycofałem. Nigdy. Ja wiem, że to, co ja mówię, to jest niehumanistyczne, bo to jest takie bardzo, wydawało mi się bardzo surowe. Bo ktoś mówi, a gdzie w tym człowieczeństwo? Ja mówię, no można tak się przerobić, kochani. Można tak przerobić duszę swoją. Można tak. I wcale w tym wszystkim człowiek nie jest pozbawiony właśnie człowieczeństwa. Nie jest pozbawiony. Ja nie jestem pozbawiony tego. Nie jestem pozbawiony codziennej radości, codziennego zadowolenia. Nie jestem pozbawiony normalności, poczucia humoru, ani innych rzeczy. Wręcz przeciwnie. Chodzi o to, że dusza moja jest przesiąknięta Słowem. I na tym Słowie, i zaczyna się budować platforma mocy Boga. Ja mówię i tak żyję. Jak podchodzę do jakiejś rzeczy, ktoś mnie pyta, znasz się na tym? Ja mówię, jestem mistrzem w tym. A moja głowa, no nie mój umysł, mówi, gwałcisz nas znów. Przecież nic nie wiemy o tym. Rozumiesz? Jakby to jest ustawiczne zadawanie gwałtu swojej duszy. Ktoś dzwoni i mówi, zrobisz to? Ja mówię, oczywiście, że to zrobię. Oczywiście, że z tym sobie poradzę. Oczywiście, że tam dotrę. Oczywiście, że to zbuduję. Oczywiście, że to zrobię. Wiecie, kiedy usługujemy ludziom, to ludzie, jak na przykład, jeżeli chodzi o uzdrowienie, ja jestem tak pewny uzdrowienia człowieka, tak pewny, jak nie, że w ogóle nie biorę pod uwagę, że będzie inaczej. Jeżeli już dochodzi do takiej sytuacji, że ma człowiek być uzdrowiony, to jestem tak w tym pewny. I teraz można dać, czy nie ponosisz jakichś porażek? Ja powiem, wiesz co, ja nie ponoszę porażek. Czy rzeczy się udają? Nie wszystkie rzeczy się udają, ale to nie o to chodzi, czy się wszystkie rzeczy udają, czy nie. Żebyście mnie dobrze zrozumieli, to nie o to chodzi. Chodzi o to, jak ty jesteś skonstruowany. Bo jeszcze raz mówię, ja nie wiem, dlaczego rzeczy pewne się nie dzieją, tak? Ale nic mi do tego. Mnie to nie interesuje jakby. Wiesz, Katrin Kulmala, jak się modliła o ludzi, ludzie byli uzdrawiani, a część nie była uzdrawiana. Na przykład nie była uzdrawiana i ktoś pyta, dlaczego? Ja nie wiem dlaczego. Będzie to ona robiła wtedy, siedziała i płakała razem z nimi. Nie miała nic do powiedzenia na ten temat. Ona stała prawidłowo. Ona nic więcej nie wiedziała, nic więcej nie była w stanie zrobić. Reszta rzeczy była między tymi ludźmi a Bogiem. Rozumiesz? Między tymi ludźmi, ja nie wiem, ale ja jestem pewny. Ja podchodzę do człowieka i mówię, nieważne na co jesteś chory, absolutnie możesz być zdrowy, jeśli tylko zechcesz. Prawidłowo cię poinformuję, pomogę ci tutaj swoją wiarą, zbuduję pewne rzeczy, natomiast nie jestem w stanie wyhaczyć różnych spraw między tobą a Bogiem, a więc odpowiedzialność należy do ciebie, ty podejmujesz decyzję, czy chcesz, czy nie chcesz. Ja jestem w mocy, ja chodzę w mocy. Bo mogę. Wiecie, w ogóle, żeby przejść do jakby technicznych rzeczy dalej, my musimy zrozumieć to właśnie, że Bóg tak nas widzi. Widzi cię jako zupełnego zwycięzcę, widzi cię jako człowieka namaszczonego, widzi cię jako człowieka absolutnie przeznaczonego do wykonywania potężnych jego dzieł. On takiego ciebie widzi. Taki jesteś. I koniec. Wszelkiego rodzaju usługa, która przez ciebie jest robiona w Bożym Królestwie, może być usługą w pełni mocy Bożej. Wszystko, co zrobisz, gdziekolwiek się dotkniesz swoją ręką, może zostawić potężny ślad Boga. Możesz to zrobić. W każdej sferze.
Czy to jest sfera finansowa, czy sfera relacyjna, czy każda inna sfera. Żeby tak było, musisz mieć silną płaszczyznę słowa w sobie. Te słowo musi cię przenikać, musisz być pewny tych wszystkich rzeczy. Rozumiesz? Musisz być pewny, 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 pewny. Absolutnie pewny tych rzeczy. Musisz tym żyć. Wiecie, że nie można być pełnym słowa, jak się nie żyje tym. Musisz tym żyć. Musisz być trochę monotematyczny w życiu. Musisz porzucić wszelką mentalność poza słowem. Wszelką mentalność myślenia poza słowem. Po prostu. Porzucić ją. Nieważne, co się czuje, co się myśli, co się wydarzy. Wiecie, na przykład mamy różne rzeczy. Dochodzi do tego, że rozpadają się jakieś relacje. Zostajemy gdzieś sami na polu walki w różnych sytuacjach. Różne koalicje, które miały być, przestają istnieć, prawda? A Bóg mówi, jestem, jestem, idź, walcz i zwyciężaj. Jestem, ja mówię, Boże, kurczę, jak mi smutno, mówię. Sam jestem znowu gdzieś tam. A Bóg to nic. Wiem, co czujesz. Też tak miałem. Też tak miałem, Artur. I rozumiesz, i to jest coś, czym żyjesz. Ty tym żyjesz. I potem, kiedy patrzysz wstecz, to widzisz, wow, powstają rzeczy. Powstają rzeczy. Setki ludzi narodziło się na nowo. Powstają kościoły. Dlaczego? Bo ty masz w sobie platformę słowa. Mówisz tak, jak mówi słowo. To jest niewygodne często. Wiesz, jak jest niewygodne mówienie, jak mówi słowo? To też nie chodzi o to, żeby głosić ludziom, żeby opowiadać im biblijne jakieś tam historie. Ja w ogóle staram się mówić do ludzi w ogóle innym językiem niż Biblia. Rozumiesz? Bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że masz przekazywać określone prawdy Boże. Te prawdy masz przekazywać i mówisz tak. Tak mówisz, tak żyjesz. Za tym idzie cały sposób życia. Ludzie do mnie czasami mówią tak. No bo ty jesteś taki ekspresyjny, masz taki charakter. Ja mówię, ty w ogóle nie wiesz, jaki ja mam charakter. Wiesz, jaki ja mam charakter? Ja lubię tak, pomilczeć jak żaden. Naprawdę. Ja lubię w ogóle być sam. Ja mam taki, naprawdę, ja mam taki dobry czas. Ja lubię spać. Lubię spać w ogóle. Lubię spać, poczytać sobie, pospać. Rozumiesz? Ja mam takie rzeczy. Zjeść sobie dobrze różnych rzeczy. Ja mam tak filmy, komedie lubię, kabarety lubię. W ogóle nie wiesz, bo jaki ja mam charakter. Nie lubię się narzucać na przykład nikomu, wiecie? Ja mam na przykład ogromny komfort, kiedy ja nikomu nie muszę nic mówić. Ja bym w ogóle tak chciał, żeby ja się nie musiał nigdy w niczyje życie wtrącać. Ja uwielbiam się nie wtrącać w życie ludzi. Ja mam tak bogate swoje życie wewnętrzne, rozumiesz? Że rozumiesz, tak ładnie mam w sobie. I w ogóle nie chcę nawet łapy dotykać normalnie. I więc mówię, ty nie wiesz, jaki mam charakter, jestem ekspresyjny. Ja taki jestem, bo dałem się przerobić. Stałem się w jego rękach jak plastelina. Można. On powiedział tak. Kto słaby, niech powie, jestem bohaterem. To jest nielogiczne, nienormalne i kłamstwo to jest po ludzku. Tak. Wielki prawy Bóg zachęca do kłamstwa. Słaby, kość zajechany, wiesz o to chodzi, Gedeon. Czaisz Gedeona? Gedeon dla mnie to był tak pokrzywiony gość, rozumiesz? Wylękniony, zdepresjonowany, rozumiesz? Żar cię chował po dziurach w ziemi. A Midianici, oni stali 500 km dalej. To nie jest tak jak dzisiaj, że się wsiada w samochód, się jedzie, za 4 godziny mamy inwazję na Słupsk. Tak? Absolutnie. 500 km to było kupa czasu, a on już żar cię chował. I już miał wizję, że Midianici napadną, bo to, wiecie, jak to z niej było? Oni głównym bóstwem to był duch homoseksualizmu. W ogóle Midianici, oni silnie, to jest jedyne, zobaczcie, jak sobie przeczytacie, poczytacie dobrze, to zobaczycie, że wszędzie był król, królowa, no i tam byli zawsze królowie.
To jest bardzo, bardzo silne w ogóle, nie? Jakie, co też motywowało Midianitów, żeby oni napadali na Izrael. Oni byli antyrodzinni, antypatriarchalni, w ogóle wiecie, to była masakra z tymi ludźmi. Tam było kupę gejów. I oni... Rozumiesz? I teraz pozwól, co się dzieje. Gedeon, tak? Boi się armii gejów. Jest tak zdepresjonowany, jest załamany tym wszystkim, tak? I przychodzi do niego anioł pański z polecenia wielkiego Jahwe i mówi do niego tak, w tym stanie, mężu waleczny. A ten mówi za przeproszeniem, jaki mężu waleczny. I zobaczcie, jak on ma zdania na swój temat. Jestem z najmniejszego pokolenia, z najmniejszej rodziny i najmłodszy w domu. On uważa siebie za nic. I to jest, posłuchajcie, prawdziwe psychologiczne odzwierciedlenie duszy tego człowieka. On tak ma po prostu, tak się czuje, tak się czuje. Czyli to jest wedle systemu humanistycznego, systemu tego świata, to tak ma. A tu przychodzi mężu waleczny. Rozumiesz? Przychodzi propozycja, żeby on o sobie zaczął inaczej myśleć. To jest propozycja tego, żeby zaczął kłamliwie o sobie myśleć. Rozumiesz? Tak jakby do mnie dzisiaj ktoś przyszedł, popatrzyłby na mnie i powiedział, ale masz gąszcz na głowie? I od dzisiaj kup sobie jakiś tam zestaw, proszę ciebie, i potem będziesz się uczył czesać przez wiarę, tak? Ja chodził mi się czesał. No i powiedział, co tam robisz? Czeszę się. Uspokój się, ty kłamiesz. Mitomanie. Chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, że Bóg inaczej patrzy. On inaczej patrzy. On patrzy z perspektywy tego, co jest w twoim odrodzonym duchu. On widzi ciebie jako pełnego mocy, pełnego siły, pełnego determinacji, pełnego zwycięstwa, pełnego zwycięstwa, pełnego zwycięstwa. On widzi ciebie jako człowieka sukcesu. On nie widzi twoich myśli, on nie widzi twoich emocji. Ty bez przerwy widzisz swoje myśli i swoje emocje. To jest pierwsza rzecz, która nam się rzuca w oczy, wiecie, o co chodzi. Tak się czuję, tak myślę, tak się czuję, tak myślę. Tak mam, tak mnie boli, tu mnie boli. Tam mnie ściska. Tak? A Bóg mówi, ja cię widzę inaczej. Mężu waleczny, pełen mocy. I teraz Bóg mówi tak, zbuduj platformę słowa. Żeby ta moc się wydobyła, zbuduj platformę słowa. Mów, jak mówi Słowo Boże. Panie, do kogo mam najpierw mówić? Do duszy swojej. Mów do swojego umysłu, mów do swoich emocji, mów. Mów, mów do nich, mów, mów. Mów do nich, mów do innych ludzi. Mów do innych ludzi. Mów do innych wokół ciebie, mów, jak mówi Słowo Boże. Chciałem, żebyśmy te nauczania tym zaczęli, żebyśmy to zrozumieli, sam początek, bo chcę potem powiedzieć o wielu bardziej praktycznych rzeczach, o angażowaniu się w życie Kościoła, w życie Królestwa Bożego, w budowaniu, ale to jest podstawa. My musimy wiedzieć, jaki jest Bóg, jak On nas widzi i co w związku z tym dalej. Kochani. To jest niezmiernie ważna sprawa. Zrobimy sobie 15 minut przerwy do 13 i o 13 będziemy mieli drugą setnię. Stańmy, pomódlmy się. Dobry Ojcze, dziękujemy Tobie za Słowo. Ojcze, my modlimy się w imieniu Jezusa, żeby ono przygotowało nam dalszą, Ojcze, platformę do przyjmowania, Ojcze, rzeczy od Ciebie. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że będziemy wydawali plon już z tego Słowa, Ojcze. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. I o 13.